Dzień dobry, witajcie, witajcie. Na samym początku pozdrowię powtórkowiczów, wszystkie osoby, które oglądają powtórki, bo wy prawdopodobnie oglądacie od początku. Wszystkie osoby, które są bezpośrednio na transmisji, na żywo, dołączają w trakcie. Więc będę się z nimi witać na bieżąco. Zapraszam do naszego cyklu budowania świadomości emocjonalnej, budowania siebie poprzez właśnie rozumienie swoich emocji. Dzisiaj mamy temat złości i myślę, że złość może być dla wielu z nas niezrozumiała, a już na pewno w naszym społeczeństwie bardzo, bardzo rozpowszechniło się nielubienie złości. Traktowanie tej emocji jako wroga, trzeba ją tłumić, trzeba się jej wstydzić i w ogóle, i w ogóle. Zapraszam Was, zapraszam. Widzę, że są już pierwsze wyświetlenia. Jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie o złości właśnie. Czy uczono Was w dzieciństwie wypierać, tłumić złość, wstydzić się jej? Czy może uczono Was rozumieć ją, skąd się wzięła, co wam chcę powiedzieć, gdzie was chcę zaprowadzić. Tutaj żartem to mówię, bo prawdopodobnie nie było takiego nauki, takiego postrzegania tej emocji. Bardzo chciałabym, żeby świadomość emocjonalna, w ogóle świadomość, była przedmiotem już w szkole podstawowej, żeby już od dziecka właśnie uczono dzieci rozumieć swoje emocje, przez nie rozumieć siebie bardziej. Więc zmierzam do tego, że złość może być bardzo konstruktywna. Zaraz sobie o tym powiemy. Poczekam, bo widzę, że coraz więcej osób dołącza. Przywitajcie się ze mną. Bardzo to jest istotne, bardzo to jest ważne. Przywitajcie się w komentarzu. Zupełnie jest inna energia, jeśli jest to rozmowa. Przynajmniej na takim poziomie, na jakim umożliwia to Facebook. Więc zachęcam do tego. Dziękuję już za pierwsze serduszka. Słuchajcie, towarzyszy nam inteligencja. Anetka, dziękuję, że jesteś. Będę od czasu do czasu pokaszliwać, nie przejmujcie się tym. Towarzyszy nam inteligencja emocjonalna. Daniel Goleman ujął bardzo, bardzo dużo wiedzy też o złości w tej książce. Towarzyszy nam też David Hawkins z Siła czy Moc i Poziomy Świadomości. I bardzo dużo w tym cyklu nawiązuje do świadomego otrzymywania Melody Fletcher. To są trzy książki, które towarzyszą nam w cyklu budowania właśnie inteligencji emocjonalnej. Wszyscy, którzy dołączyliście do mnie właśnie w trakcie już trwania tego cyklu, zachęcam Was do obejrzenia na YouTubie. Jest osobna playlista, w której są ponumerowane dni. I właśnie tam też dodaję tytuły, opisy tych książek. O, Danuta, super, dzień dobry. Słuchajcie, temat złości jest bardzo istotny, ponieważ też wczoraj towarzyszył nam temat podnoszenia świadomości o tym, jak istotne jest wiedzieć, czego się chce w życiu i jak bardzo wpływa to w ogóle na naszą motywację, na naszą chęć, na nasze postrzeganie możliwości. Czyli wczoraj dzieliłam się właśnie też bardzo, chyba najbardziej, Melody Fletcher, Świadome Otrzymywanie, ponieważ ona mi uświadomiła, że większość ludzi, i to potwierdza w sumie Hawkins, że 85% ludzi, czy jesteśmy wśród nich, 85% ludzkości skupia się na tym, czego się boi, a nie na tym, czego w ogóle chce. 85% ludzi nie tworzy, nie zwalnia przestrzeni w swoim sercu, umyśle na w ogóle kreowanie tego, czego chcemy w swoim życiu, ponieważ dominuje w nas bardzo strach. Jeśli dominuje, wiecie, możemy sobie to tak wyobrazić, to jest jak przestrzeń. Nasz umysł jest jak przestrzeń. Jest jak jakiś pokój. O, można sobie wyobrazić pokój. Jeśli jest nim zagracone elementami strachu, to nie ma za bardzo przestrzeni na myślenie o czymś innym, ponieważ pierwsze, co dominuje, co zajmuje w ogóle przestrzeń, to właśnie strach. I cały czas patrzymy na rzeczywistość poprzez właśnie strach. Nie mamy w ogóle
czasu nawet na myślenie o tym, o tym, czego chcemy. Dzisiaj towarzyszy nam złość, ponieważ Hawkins w mapie poziomów świadomości, która bardzo serdecznie Wam polecam, która w tej książce jest zamieszczona, mówi, że poziom złości to jest etap, to jest kolejny poziom, który jest po właśnie pragnieniu. Czasem bywa, że właśnie już, kiedy już budzi się w Tobie jakieś pragnienie, czyli już wstąpiła w Ciebie jakaś motywacja, jakaś chęć, jakaś wiara, jakaś tam może nawet lekka, obarczona jeszcze wątpliwościami decyzja, ale już się gdzieś tam chce przedrzeć, to bywa tak, że wstępuje w nas złość, ponieważ okazuje się, że to może nie jest takie proste, że to trzeba wyjść ze strefy komfortu, że to trzeba się może walczyć i siłować, o to chcemy, że to jednak życie jednak jest bardzo trudne, bardzo ciężkie i posiadanie marzeń w ogóle Cię wkurza. I nie mówię, że tak jest zawsze, ale jeśli sobie o tym porozmawiamy, a o tym właśnie mówi też Hawkins, to mamy już wtedy świadomość tego, gdzieś tam pisało w książce, ktoś tam mówił, gdzieś tam Dorota mówiła. I jeśli przyjdzie do Ciebie takie uczucie, to Ty już na nie zupełnie inaczej patrzysz, bo już wiesz, że to jest naturalne. Już, czyli nie wycofasz się nawet ze swojego pragnienia, marzenia, bo już wiesz, że to jest naturalne. Więc to odnośnie... Iwonka kochana, cześć. To odnośnie nawiązania do tego, że złość jest kolejnym z etapów budowania świadomości. I piękno złości może polegać na tym... Nie, najpierw powiem, że taki fenomen chyba złości może polegać na tym, że ona może być właśnie w zależności od tego, jak my ją... Przepraszam, jak my ją rozumiemy, jak umiemy na nią patrzeć, bo może być zarówno destruktywna, właśnie może nas wycofać, może nas sparaliżować, ale może być również bardzo konstruktywna. To zależy od tego, po pierwsze, jakie wyszukiwania, czyli to, co rozmawialiśmy wczoraj, tu wszystkie osoby pozdrawiam, które są ze mną regularnie, bo Wy dużo więcej rozumiecie z tego, co ja tak chaotycznie próbuję przekazać. Ale wszystkie osoby, które nowe dołączacie do tych transmisji, spróbuję właśnie to jeszcze powtórzyć, że musimy mieć świadomość tego, że mamy w sobie jakby kryterium... jakby kryterium wyszukiwania, dotychczasowe ustawienia. Tak jak w sklepie internetowym, czy w ogóle w Google, wyszukujesz coś, to potem Google Ci podsyła to, co najczęściej niedawno, czy do tej pory w ogóle wyszukiwałaś. Całą historię wręcz bierze pod uwagę. Tak samo jest z naszą świadomością. I jeśli, słuchajcie, jeśli my to wiemy, to możemy nasze decyzje, naszą codzienność, nasze trudne sytuacje, w których ta złość się chce uwidocznić, możemy nałożyć na to właśnie tę poprawkę, że może w tym momencie reaguje właśnie wskutek tych... ktoś mi chce przeszkodzić. Że może właśnie reaguje wskutek tych ustawień dotychczasowych, ale jeśli dzisiaj mam podniesioną świadomość, to mogę zdecydować, że wybieram inaczej. I zaczęłam mówić, że złość może być właśnie destruktywna i może być budująca. Dlaczego ta złość właśnie może być budująca, ale ona może być budująca wtedy, kiedy masz super budujące przekonania i super budujących wyborów do tej pory dokonywałaś, czyli te kryterium wyszukiwania w ustawieniach się samoistnie odpala, ale może być, czekajcie, chyba się zgubiłam, bo mi tu cały czas chodzą. I może być budująca również dlatego, że masz tę świadomość dzisiaj. Któryś święty, nie umiem powiedzieć który, ale gdzieś to chyba czytałam, bardzo chciałabym, jeśli ktoś z Was wie, to dajcie koniecznie znać, bo któryś święty powiedział, że złość może być błogosławieństwem. I teraz
kiedy ta złość może być właśnie błogosławieństwem? Ano wtedy, słuchajcie, to jest cudne, że mobilizuje nas do zmiany, tylko oczywiście nie warto jest czekać do tego momentu, warto jest zmianę wprowadzić wcześniej w swoim życiu, jeśli potrzebujemy coś zmienić, ale często bywa tak, że z jakąkolwiek zmianą czekamy dosłownie, aż się miarka przeleje. Czasem nawet ze zmianą pracy, tak? Tu weźmiemy sobie przykład. Ze zmianą pracy bywa tak, że po prostu jak już wytrzymuję latami i w końcu się przebrało, wkurzyłam się i decyduję, i to jest kluczowe słowo, decyduję się coś zmienić, decyduję się zmienić pracę, decyduję się zmienić tę sytuację. Dlatego właśnie złość może być błogosławieństwem. I teraz kwestia decyzji wskutek pojawienia się emocji złości jest właśnie bardzo kluczowa, ale dopóki nie mamy, przepraszam, dopóki nie mamy tej świadomości, to podejmujemy decyzję w oparciu o po prostu jakieś tam, wiecie, co nam się pojawi. I chcę też powiedzieć, że nasze tutaj transmisje, mam nadzieję, że są i taką mają też, taki mają cel, żeby były takim bodźcem do zgłębienia tego tematu, bo na transmisjach nie jesteśmy w stanie omówić całego obszernego tematu złości. Goleman w swojej tej książce Inteligencja Emocjonalna, tu jest po prostu mnóstwo stron temu poświęconych. Wymienia różne czynniki, różne rodzaje złości, mówi, że jest złość, która pochodzi z ciała migdałowatego, jako bodziec, jako z umysłu emocjonalnego, gdzie ty tego nie kontrolujesz. Mówi, że inna złość może pochodzić z kory. To w ogóle jest bardzo duża wiedza. Mówi o metodzie katarzis, o metodzie uwalniania złości. Pewnie wiecie, o czym tutaj mowa, że trzeba po prostu te emocje wyrzucić z siebie. Z drugiej strony przywołuję również badania, w których mówi, że niekoniecznie ta metoda jest zawsze skuteczna, że inną z metod jakby ogrywania złości czy jakby radzenia sobie ze złością jest na przykład wyciszanie się, pójście na spacer, tak? Więc każdy musi zaobserwować u siebie, jak to u mnie najlepiej popracuje. Ale przede wszystkim chcę Was zachęcić do tego, żeby zacząć w ogóle rozumieć swoją złość, w jakich sytuacjach ona się pojawia, co ją wywołuje, jak ja reaguję wskutek tej złości, jaką mam, czyli jaki mam nawyk reagowania, to trzeba przede wszystkim, słuchajcie, to trzeba przede wszystkim obserwować. I zanim przejdę do kilku takich punktów, które będą, myślę, że bardzo nam tutaj wszystkim, jeśli zdecydujemy się każda z nas po tej transmisji wprowadzić to w życie, to może się to stać, może to nas wynieść na zupełnie inny poziom. Ale zanim to zrobię, przepraszam, bardzo chcę poprosić dziewczyny, które jesteście w grupach. Grupa 365 dni budowania siebie. To jest grupa dla osób, które mają dziennik. To jest grupa dla osób, które pracują z dziennikiem. Dziennikiem, który jest na www.dorotozo.pl. Grupa rozwojowa Kawa. Jest to grupa dla kobiet, które zrzeszają się w rozwoju. Organizujemy też sobie spotkania w każdy piątek. Rozwojowa Kawa. Dziewczyny, udostępnijcie te, proszę. Proszę bardzo, bardzo. Te transmisje. I ja chcę powiedzieć, że jesteśmy w procesie budowania świadomości, czyli co to znaczy budowania świadomości? Budowania umiejętności obserwowania siebie, nie tylko swoich reakcji, ale także obserwowania tego, co je w nas wywołuje. I tak, zachęcam do tego, żeby zastanowić się, jakie czynniki wywołuje, jak za każdym razem, kiedy masz złość w sobie, stań się obserwatorem tej sytuacji. Jaki czynnik wywołał moją złość? Czyli Daniel Goleman w książce mówi, że najczęściej są to takie czynniki jak poczucie zagrożenia. Może to być poczucie zagrożenia fizycznego,
Tak, albo poczucie zagrożenia również psychicznego. Nie wiem, ktoś podkopał twój autorytet na przykład, tak? Albo ktoś cię ocenił niesprawiedliwie. Tu wymieniam, bo tych możliwości jest całe mnóstwo, ale poczucie zagrożenia wywołuje właśnie złość, więc warto obserwować, w czym poczułam się zagrożona, bo w tym widocznie jestem niestabilna jeszcze, niestabilny. I drugi czynnik, niezaspokojone potrzeby, tak? Goleman mówi, że mogą to być właśnie niezaspokojone twoje potrzeby, na przykład, nie wiem, uznania, bo może w dzieciństwie doświadczałaś nierównego traktowania i nie wiem, siostra albo brat byli chwaleni, a ty ciągle byłaś karcona i masz niezaspokojoną potrzebę uwagi, miłości, docenienia i teraz w sytuacjach w dorosłym życiu, kiedy jest ten element wspólny, to wywołuje to w tobie, wyzwala się dosłownie ta emocja i nawet jeśli ta dzisiejsza sytuacja nie jest aż tak bardzo uzasadniona, żeby ta złość się, dziękuję Natka, żeby ta złość się wyzwoliła, to w ciele migdałowatym właśnie, gdzie przechowują się po prostu, w ogóle w naszym układzie limbicznym, gdzie przechowują się wszystkie dotychczasowe emocje, wszystkie trudne sytuacje, wszystkie żale, wstydy, strachy, wszystkie właśnie takie nierówne traktowania i tak dalej, całe złości z dzieciństwa, gdzie na przykład nie byłaś równo traktowana, to uruchamiają się jakby nawet w wieku dorosłym. Więc Melody Fletcher w książce Świadome Otrzymywanie proponuje na przykład, zatrzymaj się na chwilkę i zadaj sobie pytanie, co z dzieciństwa, jaka sytuacja z dzieciństwa, albo jakie poczucie żalu, niesprawiedliwości, jakie poczucie właśnie tej, kiedy ta wstępowała w ciebie złość, że wskutek takiej na przykład niesprawiedliwości. Czyli zadaj sobie pytanie, co się wydarzyło w dzieciństwie i ile miałam lat? Co się wydarzyło, ile miałam lat? Jaka moja nie... Przepraszam, niezaspokojona potrzeba, czy jaka moja niezaspokojona właśnie potrzeba tutaj się jakby uruchamia, nawet z dzieciństwa, bo może dzisiaj już ta sytuacja, w której doświadczasz złości, nie jest aż taka wielka, ale wskutek tego, że masz ją nieprzerobioną, niewybaczoną, niewyczyszczoną jakby, tak? To ona potęguje dzisiaj twoją ocenę tej sytuacji dzisiejszej. Czyli sprawia, że my dodajemy własną interpretację, wręcz nadinterpretujemy sytuację. I tak się może wydarzyć, na przykład, nie wiem, byłaś nierówno potraktowana w dzieciństwie, to było bardzo otoczone wielkimi emocjami, bo wtedy najbardziej te sytuacje na nas mają wpływ. Kształtują nas po prostu, jeśli były przy tym wielkie emocje. Ale dzisiaj w wieku dorosłym, nie wiem, masz jakąś sytuację, nie wiem, wśród koleżanek w dzieciństwie było takie, że jedne były faryzowane, i teraz wśród koleżanek w wieku dorosłym jakaś jest drobna sytuacja, w której gdzieś tam cię może pominięto. I dzisiaj tylko świadomość nas uratuje, tylko zrozumienie nas uratuje przed tym, żeby nie tworzyć dodatkowych scenariuszy. Bo dzisiaj, jeśli masz świadomość, to nawet jeśli cię dzisiaj pominięto i ci się to wyzwoliło, to przy świadomości nie dodajesz własnych komentarzy do tej sytuacji, tylko trzymasz się faktów. My, słuchajcie, jak sobie to uświadomimy, że my nie żyjemy wśród faktów, my najczęściej dodajemy od siebie do różnych sytuacji komentarz, dodajemy do siebie, co ona chciała powiedzieć, czemu do mnie nie zadzwoniły, tylko same poszły na kawę. Wiecie, my do tego dodajemy. I jeśli nauczymy się oddzielać właśnie takie fakty rzeczywiste od tego, co same sobie dodatkowo
tworzymy, to będziemy po prostu szczęśliwsze, szczęśliwsi. Po prostu będziemy mieć lepsze relacje, nie będziemy oceniać ani siebie, ani innych, nie będziemy na nich źli, nie będziemy źli na siebie. Wiecie, ta złość nie będzie destruktywna. Nie, tylko złość sprawi, że zadzwonię do nich, powiem: dziewczyny, czemu mi nie powiedziałyście o tym spotkaniu? Jestem na was zła! Pół żartem, pół serio i rozładuje się ta sytuacja na przykład. Nie, tutaj ja wymyślam z życia jakieś różne sytuacje, ale wiele tutaj przykładów można by podać. Bywa też tak, słuchajcie, że złość wyzwalają w nas... Czyjeś cechy. Czasem bywa tak, że ktoś nas wkurza i nawet nie wiemy, dlaczego ten ktoś nas wkurza, nie? Nie wiemy, dlaczego ktoś nas wkurza, jakaś jego cecha nas wkurza. I to oczywiście nie mamy dziś przestrzeni na to, żeby to kontynuować, ale niech to będzie zajawką do, nie wiem, wygooglowania sobie, nie wiem, do porozmawiania o tym. Natomiast czekajcie, przepraszam, bo mi tu piszą. U nas już dzień pracy w Mary Kay, koniec miesiąca, po prostu coś się dzieje. Jakie te kobiety są szalone. Czasem mówię, że słuchajcie, zapraszam wszystkie osoby, które nie jesteście, nie znacie marki Mary Kay, nie używacie tych kosmetyków, nie wiecie w ogóle, na czym to polega, nie znacie filozofii tej firmy. Zapraszam do kontaktu, bo ja po prostu ostatnio mówię, że to jest lepsze niż sport. W sporcie poszukujemy emocji, a my tutaj po prostu mamy jeszcze lepsze emocje. Tyle się dzieje. Moja grupa nazywa się Cuda Niepojęte, bo po prostu cuda niepojęte się dzieją. Niesamowite rzeczy, więc zachęcam, dziewczyny. Słuchajcie, więc jeszcze raz, żeby podsumować. Poczucie zagrożenia psychicznego bądź fizycznego, niezaspokojone potrzeby, sytuacje z dzieciństwa najczęściej i czyjeś cechy. Przy tym, że ktoś Cię wkurza i nie wiesz dlaczego, jakaś jego cecha Cię wkurza, zadaj sobie pytanie, co mi to mówi o mnie, I choćbyś, nie wiem, przez tydzień nie wiedziała, nie znała odpowiedzi na to pytanie, ona w końcu przyjdzie. Co mi to mówi o mnie? Mówi się, że inni ludzie są naszym lustrem. To, jak my odbieramy innych ludzi, to jest dla nas właśnie lustro. Więc ja Was zapraszam do tego procesu, te, które jesteście może tutaj od niedawna, albo pierwszy raz nawet. Szczególnie do dziewczyn mówię, bo mam takie zboczenie zawodowe, z kobietami się otaczam, ale wiem, że na YouTubie, tu YouTube, co ja pozdrawiam, oglądają również mężczyźni, więc również z szacunkiem do Was zachęcam do tego, żeby... Anetka pisze, może to jakiś wewnętrzny instynkt. No właśnie, co to jest instynkt? Instynkt jest w naszym umyśle emocjonalnym. To jest instynkt. I słuchajcie, i właśnie teraz instynkt może Cię zaprowadzić albo do nieba, albo do piekła, tak? Tak jest ze złością. Może nas zaprowadzić do nieba albo do piekła. Ale jeśli... budujemy tę świadomość, rozmawiamy o tym, czytamy te książki, zaczynamy rozumieć te emocje, skąd one się pojawiły, że to nie jestem ja, to jakaś sytuacja z dzieciństwa. Wskutek tego tak reaguję, jak odkryję, to tak jak Hawkins mówi, coś chce być zauważone. Poglądajcie sobie filmiki z nim na YouTubie. Jeszcze jak żył już w wieku bardzo, bardzo poważnym, ale są takiej słabej jakości, ale są takie oryginalne filmiki z nim, z jego wypowiedziami. On mówi, że coś chce być zauważone. Jak zauważysz, to po prostu zginie. Dopóki nie zauważysz, będzie to ciągle do Ciebie pukać i pukać i pukać. Więc w tym procesie, jak wczoraj padło, bo Melody Fletcher uwielbiam po prostu tę książkę, ona nauczyła mnie zwracać na to uwagę, że w procesie budowania siebie właśnie, budowania świadomości, wychodzenia na wyższy poziom, nie wiem, swoich właśnie jakichś tam rozumienia siebie, przez to rozumienia również innych, to jest piękne, Max, właśnie minimalizujesz ból, a maksymalizujesz przyjemność w życiu. Czy tak nie jest, popatrzcie, biorąc pod uwagę to, co do tej pory tu powiedzieliśmy,
jeśli nałożymy na codzienne nasze sytuacje poprawkę tego wszystkiego, co tu wybrzmiało, już chociażby w tych 10 odcinkach, nie? To czy nie minimalizujemy bólu swojego i bólu, który zadajemy innym, a czy nie maksymalizujemy wtedy przyjemności? No jasne, że tak. Bo kiedy już jesteś świadoma, że to nie jest tak, że one się na ciebie wypięły, tylko po prostu, nie wiem, miały spontaniczne, może i w chaosie nie zdążyły zadzwonić, to przestajesz mieć do nich złość, żal, winę, siebie oceniać, obwiniać, tylko po prostu idziesz dalej i wasza przyjaźń na przykład trwa, tak? Więc to jest właśnie to, czy ta złość cię prowadzi do działań budujących, czy do niszczących siebie samą nawet. I coś chciałam jeszcze powiedzieć bardzo mocno. Czekajcie, zaraz mi się przypomni. Aha, już teraz. Właśnie, chciałam bardzo to powiedzieć, bo też w tej książce jest. Ona nam cały czas towarzyszy. Nie czytam, bo no, czasem czytam jakiś fragment, ale nie. Słuchajcie, jest nawet w tej książce właśnie powiedziane to, do czego... O czym jest, słuchajcie, o teraz mnie olśniło. W dzienniku 365 dni budowania siebie. Jest tutaj taki dzień, w którym podnosisz swoją świadomość w ocenie sytuacji. Co mam na myśli? Że jeśli świadomie chcesz zacząć zarządzać swoją energią, swoimi emocjami, podnosić tę świadomość, tak? Chcesz budować, a nie niszczyć siebie i innych, zawsze to lubię dodawać, to w każdej sytuacji, kiedy będąca na dzisiejszym naszym tematem złość, chce cię zniszczyć albo zniszczyć kogoś, to zadaj sobie pytanie, co mogło sprawić, że ta osoba tak ze mną postąpiła, czyli czy co mogło wpłynąć na tę sytuację, czyli mam na myśli to, że łagodniejszy komentarz do sytuacji, który świadomie możesz wywołać w swoim umyśle, może cię uratować od złości niszczącej. Czyli właśnie ten komentarz, jak to w tej książce jest, takie badania, że przedstaw sobie inny obraz tej sytuacji, że ktoś cię nie chciał wcale obrazić, tylko mu się wypsnęło, że ktoś ci nie chciał wcale zrobić na złość, tylko po prostu to jest nieporozumienie, tak? Czyli a co mogło stać za tym człowiekiem? A może była akurat właśnie, a może szef właśnie miał zły dzień, bo nie wiem, nie może sobie poradzić z prowadzeniem firmy. Czyli jak znajdziesz wytłumaczenie, dlaczego ktoś mógł się tak zachować, albo dlaczego ta sytuacja, w tej sytuacji właśnie tracisz, to wstąpiło w ciebie poczucie zagrożenia, albo uruchomiła się niezaspokojona potrzeba, albo wywołało w tobie coś z dzieciństwa, co jest po prostu bardzo przykre, albo po prostu jakaś czyjaś cecha cię wkurzyła, to jak dodasz sobie tę łagodniejszą wersję tej sytuacji, czyli usprawiedliwisz niejako tę sytuację, tę osobę, to wszystkim to pomoże. Muszę przeczytać komentarze, dziękuję za nie. W pewnym momencie życia, Kasia pisze, poodchodziły bliskie mi koleżanki. Wówczas to było bardzo przykre. Po kilku latach wiem, że to było najlepsze dla mnie na tamten czas, ponieważ w ich miejsce pojawiły się nowe. Zgubiłam się, poczekajcie. Wspaniałe istoty, dzięki którym do dziś wzrastam i jeśli za jakiś czas też odejdą, to tego lęku sprzed lat mieć nie będę. Nie będę miała, bo wiem, że nadejdzie lepsze, bo taka jest każda zmiana. Kasia, powiem ci, że wspaniały twój komentarz, dziękuję ci bardzo serdecznie. Też mogłabym się podzielić z wami wieloma sytuacjami, szczególnie, że jestem, jak wiecie, bo przecież mówię to i wręcz chcę zarazić wszystkie kobiety do dania sobie tej szansy,
jestem w marketingu sieciowym, gdzie absolutnie to ma miejsce, że jedni ludzie przychodzą, drudzy odchodzą, bo jednak, no wiecie, i to jest na to, i tak jest w życiu. Ludzie do Twojego życia przychodzą, odchodzą. I jak będziesz to rozumieć też, to jest właśnie ta dodatkowa i łagodniejszy obraz sytuacji, to co Kasia napisałaś. Czyli dzisiaj już wiesz, że w takiej sytuacji dasz sobie taki komentarz i dasz taki komentarz tym wydarzeniom. Czy to nie jest piękniejsze niż destrukcyjna złość? Dużo piękniejsze. Anetka pisze. Becia Wilkopeć, faktycznie warto spróbować spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Właśnie z innej perspektywy. Gdybym wiedziała, w którym to jest dniu, to bym Wam to przytoczyła z dziennika 365 dni, ale nie jestem... Ale sytuację pamiętam, bo opisuję. Dziewczyny, które macie dziennik, dajcie tutaj serducha albo piszcie w komentarzu. Tam jest taki dzień, w którym przywołuję taką sytuację, że ktoś Ci zrobił przykrość, tak? Ktoś Ci zrobił przykrość i Ty na niego się wkurzasz, złościsz i to po prostu Was zabija. I gdybyś wiedziała, że ta osoba w dzieciństwie była zamykana przez matkę w wersalce, to czy dzisiaj Twoja reakcja byłaby inna? Wiecie, to mnie to do tej pory wzrusza. Mnie to do tej pory wzrusza. Bo uwierzcie, że nie wiemy, co się dzieje w głowie, sercu, co się działo do tej pory w życiu drugiego człowieka. Naprawdę nie mamy zielonego pojęcia. Ludzie skrywają tragedie. Więc muszę kończyć, ale chcę Wam powiedzieć, że to jest tak piękne to wdrażać, bo jakby, tak jak pisze Melody Fletcher, zmieniasz rzeczywistość nie na siłę, nikogo nie zmieniasz na siłę, ale zmieniasz siebie na poziomie energetycznym, masz inne postrzeganie, inne wibracje, inne emocje. I przez to zmieniasz rzeczywistość na poziomie energetycznym, co potem się przemienia na zmianę w fizyczności. Zmieniasz na poziomie energetycznym. Wprowadzasz zmiany w swoich wibracjach, w swojej świadomości, w swoim myśleniu poprzez i zmianę interpretacji. I to się potem... Efekty tego... Owoce tego są w świecie fizycznym. Anetka pisze. Odkąd słucham transmisji, tak właśnie staram się robić. Tłumaczę sobie, dlaczego ktoś postąpił tak, a nie inaczej. Każdym coś kieruje. Dlatego powinniśmy zastanowić się moment nad czyimś zachowaniem. Pomoże nam to poniekąd go zrozumieć i zapobiec wielu przykrych nieporozumień. Jasne, właśnie tak. To też nie chodzi o to, żeby teraz pozwalać sobą pomiatać, wiecie, czy też pozwalać, nie wiem, być ofiarą, tak, jak jest kat, w cudzysłowie powiedzmy, w Twoim otoczeniu. To nie o to chodzi. Nie o to absolutnie chodzi. Ale świadomość Cię wyzwoli, nie? Świadomość Cię właśnie wyzwoli. Becia pisze, każdy z nas dźwiga swój krzyż, o którym inni nie mają pojęcia. Jakbyśmy nawzajem wiedzieli o swoich krzyżach, to byśmy dla siebie mieli więcej empatii, współczucia. Ale my jesteśmy nauczeni skrywać to, bo to jest wstyd. Nie? Jestem pewna, że wiecie, o czym mówię. W wielu domach panuje zamiatanie. Tylko pozorne emocje, pozorne zachowanie, pozorne szczęście. I ludzie potem nie potrafią sobie z tym poradzić, bo nie są nauczeni o tym rozmawiać.
i nie są nauczeni tego rozumieć i przekształcać to w dobro. Nie? Dobra, ja muszę kończyć dzisiaj. Mamy o 10:00 świetne szkolenie, więc będę uciekać na szkolenie. To był 10 dzień. Dotykamy sobie inteligencji emocjonalnej, budujemy świadomość emocjonalną, świadomość przekonań naszych, które nam towarzyszą. Bo przy złości, jeszcze tylko na koniec powiem, co Hawkins mówi? Wizja Boga, jeśli dominuje w Twoim życiu złość, że Bóg jest mściwy. Przejrzyj się, czy tak nie myślisz. Że żyjesz, boisz się kary i to jest główna motywacja. Pewnie, to jest też super, że w ogóle to działa, tak? Ale na dłuższą metę. Lepiej po prostu, lepiej więcej dobra niż walki ze złem. Nie? Lepiej. Czy, o, właśnie, siostra Eugenia wczoraj zamieściła taki post. Nie wiem, czy siostra Eugenia będzie to oglądać, ale często widziałam, że ogląda. Pozdrawiam. Nie? Czy jaka jest większa skuteczność? Czy walka ze złem? Czy szerzenie dobra? I dalej. Wizja życia według Hawkinsa przy złości, że jest antagonistyczne, czyli skrajności, uzależnienia. Od tego to jak nie będę tego, to nie będę tego. Jak nie. Wiecie, dwubiegunowość taka. Uczucie, jakie dominuje, nienawiść. O, siostra Eugenia, ja cię cudownie, to nie spodziewałam się, bo mi się to nie wyświetlało, super. Uczucie dominujące, nienawiść. Czy to nam się opłaca? Nie! Bo co masz z tego, że żyjesz nienawiścią? Nic. A proces dominujący w życiu i w ciele to agresja. I jeszcze raz na koniec zadam pytanie. Czy to nam się opłaca? To dla tych, które potrzebujemy racjonalnych nie? argumentów. No nie. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam na www.dorotaozo.pl. Tam są trzy moje książki. Dziennik, Kawa z Bogiem i Jakby to było gdyby. Także i też można się na coaching umówić, jeśli ktoś ma ochotę. A na koniec łagodzimy obyczaje. Muzyka łagodzi obyczaje. Kupiłam sobie taki sprzęt. Nie umiem w ogóle grać. Ale to jest takie cudowne. Czekajcie. Uspokajające. Jak się na kogoś zdenerwujesz, to se pograj. Kocham Was po prostu. Dziękuję, że jesteście. Kto uważa, że warto, udostępnijcie. Niech się szerzy.